Ferdy Durka. Powieść zaczyna się od snu Józia, w którym to jego poszczególne części ciała nie pasują do siebie. Po przebudzeniu się z koszmaru bohater zaczyna pisać, a odwiedza go profesor Pinko, który uczył Józia w szkole. Zabiera 30-letniego mężczyznę do szkoły, czyli miejsca upokajania. Tam profesorowie pragną sprawić, by chłopcy byli niewinni, pozwalając im klnąć i używać archaizmu oraz nowych słów, połączenie dwóch innych, jak kolegus novus. W obronie niewinności wśród chłopców staje tylko Syfon. Przez to dochodzi między nim a Mentusem do pojedynku na minę. Syfon miał stroić miny wyniosłe i piękne, a Mentus upodlające i brzydkie. Mentus przegrał pojedynek. Nie pomogło mu nawet upodlenie twarzy zawartością spluwaczki. Mentus niepogodzony przegraną postanowił uświadomić Syfona. Po zajęciach profesor Pimko zabiera Józia do domu młodziaków. Bardzo nowoczesnej rodziny, która ma go oduczyć przybierania płuc, form. Józio ma mieć pokój obok Zuty, córki państwa młodziaków, którzy cenią sobie młodość i styl życia młodych ludzi. Józio, nazywając panią młodziakową mamusią, zaczyna wygrywać walkę z nimi. Kolejny punkt zdobywa, omawiając z Zutą równocześnie jej adoratora Kopyrdę i profesora Pimko. Pan młodziak wywala Pimkę, przez to pokazuje zerwanie z młodzieżowym stylem życia. Józio wraz z Mentusem odwiedzają miejski cmentarz. Tam ratują Syfona przed powieszeniem się, po czym opuszczają miasto, spotykają ciotkę Józia i przybierają kolejną formę. Formy życia dworskiego. W Bolimowie poczynania Mentusa, czyli wydaje się ze służbą, doprowadza do powstania chłopskiego. Nasz bohater zbiega z dworku wraz ze swoją kuzynką Zosią i wraca do Warszawy. Tam przybiera nową pozę. Pozę zakochanego i obrońcę swojej ukochanej. Dziękuję i do usłyszenia.